Dzień dobry, witam Państwa na pierwszej konferencji prasowej w 2021 roku. Z tej strony kłania się Marcin Zaremski, rzecznik prasowy Podbeskidzia, a na swoich ekranach zapewne widzą już Państwo osoby, których przedstawiać nie trzeba, ale ja mimo wszystko to zrobię. Oczywiście prezes Bogdan Kłys, prezes TS Podbeskidzia S.A. Po jego prawej ręce siedzi pan Jan Nezmar, który będzie pełnił rolę doradcy do spraw sportowych, doradcy zarządu do spraw sportowych. I po lewej ręce pana prezesa, trener Robert Kasperczyk, który od początku roku prowadzi drużynę Podbeskidzia i prowadzić ją będzie w rozgrywkach wiosennych. Serdecznie Państwa witam. I pozwolę sobie tak technicznie powiedzieć, jak będzie dzisiejsze spotkanie wyglądało. Wiemy, że jesteśmy tuż przed meczem sparingowym z Opawą. Chcemy jak najszybciej zwolnić trenera Kasperczyka, żeby mógł wrócić do swoich obowiązków, żeby mógł przygotowywać się do meczu. Dlatego zaczniemy od razu od pytań do pana trenera. Tych pytań przedstawiciele mediów kilka przesłali. Także, panie trenerze, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, jaką atmosferę w szatni zastał pan w pierwszych dniach po objęciu zespołu? Czy w sferze mentalnej drużyna jest w dołku po nieudanej rundzie jesiennej? Czego pańskim zdaniem najbardziej w tej rundzie jesiennej Podbeskidziu brakowało i w którym aspekcie to pole do poprawy, do eksploatacji jest największe, aby zespół prezentował się wiosną lepiej? Dzień dobry, witam wszystkich w nowym roku i życzę pozytywnej energii, pozytywnych emocji, które mamy nadzieję dostarczyć wszystkim kibicom, także Państwu. Jaką atmosferę zastaliśmy? Nie jest to pierwszy klub, który przejmuje. Rozpoczęcie pracy w nowym miejscu zawsze się łączy z pewnymi mechanizmami, które występują. Jest taka obustronna, na początku baczna obserwacja sztabu szkoleniowego. Sztab szkoleniowy ogląda zawodników, obserwuje zachowania i również w drugą stronę, więc daliśmy sobie te kilka dni na to, żeby się jakby dotrzeć. Natomiast możecie sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały pierwsze godziny, pierwszy jeden, dwa dni pracy. Atmosfera dosyć, no jeszcze niestety, może nie traumatyczna, ale no dosyć taka nostalgiczna, bym powiedział. Każdy z tych chłopaków w pamięci ma to, co się wydarzyło w rundzie jesiennej i tego, od tego się nie da uciec. To ciągle wraca, oni czytają sieć, oni czytają różne statystyki, różne opracowania, nie da się. Nasza rola, mówię o sztabie szkoleniowym i swojej skromnej osobie, polegać ma na tym, żeby odciąć ich od tego, żeby tą kartę już wyczyścić, żeby sfokusować się na tym, co mamy do zrobienia w rundzie wiosennej. O celach nie będziemy mówić, bo każdy go zna, to jest jeden konkretny cel i ku temu zmierzamy. Kompletnie chcemy się odciąć od tego, co było. Jak gdy będziemy do tego wracać, nawet wytykać im błędy, które popełniali, nie przyniesie to, mówię to z pełną dozą odpowiedzialności i doświadczenia, absolutnie nie przyniesie to niczego dobrego. Fokusujemy się na to, co będzie teraz. Wydaje mi się, że no, ktoś, kto byłby w pierwszym dniu w szatni w zespole, a ktoś, kto jeszcze raz przyszedłby po raz drugi teraz, myślę, że zobaczyłby, nieskromnie powiem, no dużą różnicę, jeżeli chodzi o podejście zawodników, o takie troszeczkę otworzenie umysłów, o rozmowy, no oni się otwierają, no myśmy się nie znali wcześniej, tak jest wszędzie, zawsze nowy sztab wymaga też zaufania, jedna jak i druga strona. Także no wydaje mi się, że tutaj na tej kanwie mentalnej będziemy budować bazę. Jakie obszary, tutaj ta druga część pytania dotyczyła obszarów, które można by było jakby zaakcentować, żeby była poprawa. O mentalu mówiłem i to jest podstawa, słuchajcie, to bez tego nie ruszymy z miejsca. Jeżeli nie odbudujemy, nie wyczyścimy głów, to nie będziemy, szkoda mówić o taktyce, o przygotowaniu fizycznym, o jakichś innych rzeczach. Przygotowanie fizyczne uważam, że rozpoczęliśmy, oby tak dalej, na bardzo wysokim poziomie. Przebadaliśmy tych chłopaków, przetestowaliśmy naprawdę na wszystkie strony, ponieważ nie znaliśmy ich organizmów. Wczoraj mieliśmy konsultację z osobą odpowiedzialną za zorganizowanie nam badań wydolnościowych. Przyjechał do nas tutaj na stadion pan profesor Tomasz Gabry, z którym, kto pamięta, gdy tutaj byłem pierwszy raz pod Beskidziu, współpracowaliśmy, miałem świetne wytyczne od pana profesora. Również wczoraj zaczerpnęliśmy wszyscy ogromną dawkę wiedzy dotyczącej tego, jak chłopcy wyglądają, jak wyglądał ten tydzień. Monitorujemy na bieżąco,
i również jakie mamy wytyczne na najbliższe 3 tygodnie, no bo tak naprawdę okres przygotowawczy jest no bardzo krótki, jest skrócony do minimum i na pierwszy mecz z Legią musimy wyjść w optymalnej dyspozycji. Jeżeli chodzi o taktykę, pozostawiam to analitykom drużyn przeciwnych, nie będę im ułatwiał pracy, niech sobie zarabiają pieniążki. Chciałbym, żebyśmy byli przeciwnikiem, który nie będzie łatwy do rozpracowania. O szczegółach absolutnie nie jest tu czas i miejsce, by o tym mówić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy zdradzi pan jednak, czy w zespole są jakieś problemy zdrowotne? Jeśli tak, to jakie? Jak kadrowo to wygląda? Kontuzję Achillesa leczy, jak wszyscy wiemy, Kornel Osyra. Delikatne takie urazy, bym powiedział, mikrourazy, które nie pozwalają również wystąpić, dzisiaj ma Dmytro Baszlaj. Martin Polaczek również, no mamy informację ze sztabu medycznego, że w okolicach połowy stycznia już wróci do pełnej dyspozycji. Zresztą Martin z nami trenuje, wykonuje pewne ćwiczenia w formach indywidualnych. Natomiast tutaj innych zawodników odpukać na razie nie trapią jakieś większe kontuzje. Troszkę narzekają, że bolą nogi, bolą mięśnie, ale to w tej fazie przygotowań naturalne. Wspomniał pan o tym meczu z Legią Warszawa, który Podbeskidzie rozpocznie rundę wiosenną. Czy fakt, że Podbeskidzie w 2 pierwszych meczach ligowych zmierzy się z zespołami z pierwszej piątki ekstraklasy, jest jakąś dodatkową motywacją dla zawodników? Czy podchodzicie szczególnie do tych meczów, czy trzeba w ogóle wyzwalać jeszcze jakąś dodatkową motywację przed takimi spotkaniami? No, nie będę ukrywał, nie trzeba być trenerem, żeby wiedzieć, że każdy pierwszy mecz jest niezmiernie istotny. Natomiast doświadczenie mi podpowiada, że tak naprawdę ono niczym jeszcze nie przesądza. Czy to będzie wynik pozytywny, negatywny, można z meczu bardzo dobrego zjechać gdzieś, spikować w dół, jak się poczujemy zapewnie, bo przykładowo zagramy, czego bardzo życzę wszystkim, przede wszystkim piłkarzom i sobie, że zagramy bardzo dobre zawody z Legią Warszawa i potem będziemy co, traktować każdego rywala jako kogoś słabszego? Absolutnie nie. Wiemy, że Liga nie wybacza i nie ma meczy słabych, meczy średnich i meczy bardzo, bardzo o jakimś wyższym prestiżu. Każdy mecz jest bardzo ważny i dla mnie nie ma to aż takiego znaczenia, czy pierwszy mecz wygramy, drugi czy trzeci. My przygotowujemy zespół na całą rundę pod konkretny cel i tego się będziemy trzymać. W każdym meczu zawodnicy muszą dawać z siebie maksa i również zarówno strona mentalna, jak i sfera tego przygotowania fizycznego jest temu całkowicie podporządkowana. Pytanie również o sztab szkoleniowy. Czy mógłby pan ze swojej perspektywy przedstawić nowych członków sztabu? Dlaczego pan zdecydował się na współpracę właśnie z tymi osobami? Dalej mam przyjemność posiadać licencję trenera edukatora, robiąc do tej pory przez wiele ostatnich lat kursy trenerskie w Małopolskim Związku Piłki Nożnej. I ta licencja pozwalała mi poznać na tych kursach wielu, wielu ludzi. Muszę powiedzieć, że szczególnie na kursach UEFA jest naprawdę wielu utalentowanych trenerów, których sobie gdzieś tam wynotowałem. No i nie ukrywam, że Jurek Lipczyński jest taką osobą, która jeżeli chodzi o sferę, obszar przygotowania fizycznego, no zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Zarówno jego wiedza, praktyka, jak i to, co osiągnął, bo to jest chłopak bardzo, chociaż już facet dorosły, skromny, nie mówi tak naprawdę wszystkiego, bo też mu nie wypada. W wielu klubach pracował, w wielu klubach podpowiadał, nakreślał pewne schematy zachowań. Naprawdę fachowiec najwyższej półki. Jest jeszcze na tyle młody, że trzeba pewne pomysły gdzieś tam mu temperować, żeby to było pod naszą kontrolą, trenerów z większym doświadczeniem, ale wydaje mi się, że jak wypracujemy, a jesteśmy już naprawdę bardzo blisko takiego modelu, bo się też docieramy, pierwszy raz ze sobą pracujemy, to myślę, że to będzie już z optimum. Mojego drugiego trenera Kordiana Wójsa, dzieli jeden klub, z którego wyszliśmy, jeżeli chodzi o młodzieżówkę, mianowicie Hutnik Kraków. I tutaj zarówno jak pracowałem w pierwszej lidze w kilku klubach, w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Sandecji, w Hutniku Kraków przez 4 lat na poziomie trzeciej ligi, tylko to była na palcach trzecia, nie tak jak teraz, jest to czwarta. 4 lata spędziliśmy, znam go bardzo dobrze, również samodzielnie prowadził wiele drużyn. No, ostatni sukces to jest wicemistrzostwo Polski juniorów
z juniorami Krakowi, bo też pracowaliśmy kilka lat, kilka sezonów w Krakowi, więc osoba bardzo zaufana, która ma niesamowity zmysł obserwacji szatni, bardzo czuły jest na punkcie też przygotowania fizycznego, bo to był zawsze też jego konik, jest po kilku fakultetach także związanych z fizjologią i wychowaniem fizycznym, więc ta siła, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, no tutaj nie ukrywam, że tą prawą nogę tak potężnie wzmocniłem i ten nadzór jakby trenera Kordiana Wójsa nad tym obszarem będzie dla mnie no takim, taką powiem szczerze, wyrocznią. Jeżeli chodzi o Rafała Skórskiego, no to jest chłopak, który już pracował w wielu klubach ekstraklasy, pierwszej ligi. Przede wszystkim najbardziej znany jest w Polsce z tego, że jest trenerem w Polskim Związku Piłki Nożnej. Zabraliśmy go, tak brzydko powiem, panu prezesowi udało się zabrać Rafała od pana trenera Marcina Dorny z reprezentacji Polski Młodzieżowej. Było zielone światło, dostaliśmy zgodę, Rafał zajął się przygotowaniem bramkarzy. Nie będę wnikał w jego fachowość, bo nie ma takiej potrzeby. To jest naprawdę facet na odpowiednim stanowisku i tutaj nie trzeba go rekomendować, bo opinie o nim, ktoś by nie zapytał, są naprawdę bardzo dobre. Dwójka młodych trenerów, która dołączyła do sztabu, to jest pierwszy, to jest Adrian Olecki, dołączył. On już był tutaj analitykiem. Adriana znam również z mojego poprzedniego pobytu w Podbeskidziu. Pracował wtedy z grupami młodzieżowymi. Będzie się zajmował analizą, będzie troszeczkę pomagał również przy takim przygotowaniu trochę technicznym, będzie się zajmował stałymi fragmentami gry, oczywiście w konsultacji z nami, więc no dzisiaj już na przykład mamy profesjonalnie rozpracowaną Opawę. To mogę powiedzieć taką ciekawostkę. Przeciwnika z meczu sparingowego naprawdę nie wiem, czy nawet nie lepiej niż Janek by tutaj nam przedstawił. Myślę, że dużo wiemy o przeciwniku. Natomiast ostatnią osobą, która dołączyła do nas również na takiej zasadzie pomocy, nauki, jest Darek Kołodziej, mój były zawodnik, który pracuje na co dzień z drużyną juniorów, a więc młodzi trenerzy, którzy czerpią korzyści również z pobytu mojej skromnej osoby, są w sztabie szkoleniowym i pomagają nam, żeby ten wynik osiągnąć. Kolejne pytanie. W przeszłości opierał Pan siłę ofensywną Podbeskidzia na duetach napastników Robercie Demianie z Adamem Cieślińskim czy Fabianem Pawelą. Czy podobny potencjał widzi Pan we współpracy Kamila Bilińskiego i Marko Roginicia? Tak. Po pamiętnym meczu w Bełchatowie troszeczkę zweryfikowałem swoje poglądy na taką odważną, hura optymistyczną grę w Ekstraklasie i jak pamiętamy, graliśmy taką piłkę bardziej, brzydko powiem, wyrafinowaną, mniej piękną jak w pierwszej lidze. Nie sądzę, chociaż jeszcze nie mamy skompletowanej kadry. To wszystko zależy od arsenału, który będziemy posiadać. Wiemy już, że dostaliśmy informację bardzo dobrą, że pojedziemy na obóz. Myślę, że do momentu wyjazdu na zgrupowanie będziemy mieli już pełną kadrę. Natomiast na dzień dzisiejszy skłaniam się bardziej przy jednym napastniku, ale jeżeli byłby to drugi, to byłby to w pionie, czyli byłby to taki jakby, tak się mówi kolokwialnie, podwieszony, prawda, taka dziesiątka, ale bardziej ofensywna. Natomiast nie ukrywam, że to był zawsze mój konik, chociaż nie zdradzę chyba swojej tajemnicy, jak powiem, że skrzydła tutaj będą bardzo dużo znaczyły w kontekście taktyki gry w ofensywie. Nie chcę o szczegółach mówić. Bardzo dziękuję. I pytanie do trenera jako ostatnie, ale myślę, że to jest takie bardziej otwarte do wszystkich panów. Prośba o analizę aktualnej sytuacji transferowej. Ilu zawodników dołączy jeszcze do zespołu? Ilu pan chciałby, żeby dołączyło? Jakie pozycje wymagają wzmocnienia? Kiedy chciałby pan zamknąć kadrę? Pierwszy cel, to znaczy pozyskanie i wzmocnienie linii obrony, uważam, że już został zrobiony, bo pozyskanie czy Rafała Janickiego, czy Petara Mamicza, to są naprawdę ludzie, no powiedzmy sobie, którzy dali wartość dodaną, najoględniej mówiąc. Jak udałoby się jeszcze kogoś pozyskać w linii defensywnej, również byłoby fajnie. Jeżeli uda nam się pozyskać, co też chcemy, mobilnego zawodnika w ofensywie, który da nam opcję drugiego młodzieżowca, bo nie ukrywam, że nawet dzisiejszy sparing jest zrobiony też pod to, żeby naszemu Maksymilianowi Sitkowi znaleźć, jakby szukamy dla niego opcji drugiego młodzieżowca, to znaczy no wiemy doskonale, znacie kadrę, wiecie, że w środku pola mamy trzech naprawdę fajnych, zdolnych
młodzieżowców, środkowych, pomocników defensywnych. Natomiast no, to jest też dla drużyn przeciwnych bardzo czytelne, jeżeli się ma tylko jedną opcję. Więc tutaj chcemy wykorzystać potencjał Maksymiliana również, on jest pełnowartościowym młodzieżowcem, blisko grania również, tak samo jak i ci chłopcy ze środka. Natomiast no, wiemy, że to jest młody chłopak, który może mieć problem z wytrzymaniem kondycyjnym meczu i chcemy tutaj znaleźć jakby alternatywę albo drugiego młodzieżowca na podmianę, albo takiego mobilnego zawodnika, który pozwoli nam nie robić drugiej zmiany i przykładowo zawodnik ze środka wejdzie za Maksia na zrobimy jedną zmianę młodzieżowca, a damy go na środek, a zawodnik ze środka wejdzie na skrzydło. I takiego zawodnika szukamy i nie ukrywam, że to są nasze w tej chwili priorytety. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Myślę, że o tych kwestiach transferowych jeszcze będziemy rozmawiali tutaj i z prezesem, i z panem Janem Nezmarem. Dziękuję, trenerze, że znalazł pan w tym napiętym czasie teraz dla nas kwadrans i udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Myślę, że w dalszej części już będziemy rozmawiali z prezesem Bogdanem Kłysem i z panem Janem Nezmarem. No właśnie, panie prezesie, to zacznijmy od tego pierwszego transferu, o którym się już dosyć głośno mówiło. Mam na myśli dołączenie do klubu pana Jana Nezmara. Jakie obowiązki, jakie oczekiwania, jak ta współpraca będzie wyglądała? Proszę opowiedzieć więcej na temat współpracy z panem Janem Nezmarem. Dzień dobry wszystkim. Drodzy państwo, ja analizując to, co robiliśmy w pierwszej lidze, i co, jakie wymagania stawia przed nami Ekstraklasa, doszedłem do wniosku, że na pewno, żeby Podbeskidzie się rozwijało, to musimy zrobić jakiś krok naprzód. Na pewno taką osobą, którą myślałem, która będzie odpowiadała za sportowe aspekty Podbeskidzia, jest w Ekstraklasie na pewno potrzebny dyrektor sportowy. I taką osobę poszukiwałem i tutaj z różnymi ludźmi rozmawiałem i swego czasu spotkałem się z obecnym dzisiaj Grzegorzem Rudynkiem z Przeglądu Sportowego i on mi jak gdyby zasiał takie nasiono, zakiełkowało ono, że jest człowiek bardzo uznany na rynku czeskim i on w tej chwili jest wolny i ewentualnie czy my Podbeskidzie nie byłoby zainteresowane porozmawianiem. Oczywiście podjąłem ten temat, bo dla mnie to była po prostu naprawdę mega sprawa. Zadzwoniłem do Jana Nezmara, no i umówiliśmy się na spotkanie. Początkowo przygotowaliśmy się do współpracy z trenerem Bredę, natomiast później po zmianie trenera Jan Nezmar porozmawiał z trenerem Kasperczykiem i również jak gdyby podtrzymał chęć współpracy również z trenerem Kasperczykiem i z Podbeskidziem. No i w tym momencie mamy dzisiaj Jana Nezmara. Dzień dobry, Jan. I będziemy współpracowali. Jan Nezmar będzie doradcą moim w sprawach sportowych do czerwca. Do czerwca będzie, ponieważ Jan ma jeszcze sprawy niezamknięte w Czechach i on nie może być codziennie w klubie, ale dzisiaj ta sytuacja pandemiczna w całej Europie pozwoliła nam trochę też inaczej pracować. My oczywiście najchętniej pracujemy razem, gdy się spotykamy i rozmawiamy i robimy sobie jakąś tam burzę mózgów, natomiast również jeżeli Jan jest czy w Opawie, czy w Libercu, to umawiamy się na spotkanie online z całym działem sportowym i również online rozmawiamy na tematy sportowe, rozmawiamy na tematy, które w danej chwili trzeba omówić. I to jest obecnie, myślę, że w całej Europie dosyć normalna sytuacja. Ja bardzo się cieszę z tego tytułu, że nawiązaliśmy współpracę z Janem Nezmarem, ponieważ mam nadzieję, że to Podbeskidzie zrobi w całym swoim rozwoju krok do przodu, współpracując właśnie z nim.
Rozwinę jeszcze to pytanie. Czy zatrudnienie pana Nezmara w okresie po czerwcu, czyli jakoś się zmieni, w jakiej formie będzie kontynuowane i czy jest to warunkowane od wyniku sportowego? To pytanie trzeba zadać Janowi, natomiast ja chciałbym, współpracując z Janem, robić politykę, oczywiście bardzo ważne dla nas jest utrzymanie, ale chciałbym robić politykę długofalową pod Beskidzie, która by po prostu w pół roku to można sobie tylko obiecać coś. Natomiast tak naprawdę praca, którą będziemy wykonywali, powinna być po prostu obliczona na dosyć długi okres czasu. I mam nadzieję, że tak będzie. Ja powiem od razu, że zatrudnienie pana Jana wzbudziło również zainteresowanie ze strony czeskich mediów, stąd pytania między innymi od pana Marka Netoliczki z Walaski Fotbal z portalu z Czech. Panie Janie, pytanie do pana, tłumaczyć będzie wspomniany przez prezesa Grzegorz Rudynek. Dlaczego zdecydował się pan na współpracę z Podbeskidziem właśnie? Ja rozumiem. Dzień dobry. Ja rozumiem dobre po polsku. Tak, co se týká mojego rozhodnutí spolupracovat s Podbeskidzie, tak to má asi několik jako důvodů. Jeden je určitě ten, že jsem typ člověka, který se chce pořád učit a hledat jakoby nové věci a Podbeskidzie je bezesporu jako klub, který působí v polské lize a může mě tady tuhletu jakoby tenhle ten prvek přinést. Pak je... Okay. Przede wszystkim Jan mówi, że jest człowiekiem, który cały czas chce się uczyć, rozwijać, poznawać nowe rzeczy. I to, że Podbeskidzie jest w polskiej ekstraklasie, daje mu taką dodatkową szansę właśnie też, żeby też nie tylko pomóc klubowi, ale też rozwinąć, że dzięki klubowi Podbeskidzie może sam też poznawać nowe rzeczy i dalej się rozwijać. A pak to ma samozřejmě i další aspekty. Jeden z nich je ten, že jsem tady potkal zajímavé lidi, které mají zajímavou vizi, prostě jak se dá fotbal dělat, zajímavé prostředí, krásný stadion a je to vlastně jako důležité pro mě i v tom, že vidím, že lidi tady jako přemýšlí o tom, jak by ten klub měl vypadat nejenom v tom momentálním čase, ale i do budoucna. Tak, no i plus zdecydovalo o wyborze współpracy z Podbeskidziem to ludzie tutaj, wspaniali ludzie, których spotkał, ich piękny stadion, ich wizja, którą przedstawili i tą wizję, którą przedstawili nie tylko taką krótkoterminową, ale to jakby chcieliby, żeby klub wyglądał w dłuższej perspektywie. W kwestiach sportowych, panie Janie, jak ocenia pan aktualną pozycję klubu w tabeli i perspektywę na wiosnę? No tak samozřejmě pozice w tabulce není dobrá. Ja myślę, że to není dál potřeba nějak rozvíjet. Já jsem v průběhu podzimu viděl několik zápasů naživo, hodně jsem jich viděl na videu a vím, že se Podbeskidzie snažilo o pro mě jako zajímavý fotbal, aktivní, bohužel všechno se ve fotbale hodnotí optikou výsledku a ty nepřicházely, protože prostě ho měli někdy kousek smůly. Je jasný, že ta druhá část té sezóny bude pro klub velmi těžká. Že já oglądal Podbeskidzie i na živo, i na video, na různé způsoby mecze. Dalo się zauważyć, że Podbeskidzie starało się, mówimy o rundzie jesiennej, starało się grać futbol taki atrakcyjny, ciekawy, ale to nie miało żadnego przełożenia. Niestety nie ma na wyniki, takie jest miejsce w tabeli, jakie jest. No i wiosna szykuje się, że nie będzie łatwa, będzie trudna. Oczywiście. Panie Janie, jeszcze jakie aspekty z pracy w Slawii, w Slowanie chciałby pan wdrożyć w Podbeskidziu? Co można przenieść z tego pańskiego doświadczenia
tutaj do, na polský rynek, na realia Podbeskydia? Tak na tuhle otázku asi teď neumím odpovědět. Právě to je i jeden z důvodů, proč jsme se vlastně s Podbeskydem v této chvíli domluvili na ty vozovkách jako dočasné spolupráci na tenhle ten jakoby následující půl rok na té bázi konzultační, protože chovám velký respekt jako k tomu novému prostředí, k polskému prostředí a myslím si, že je potřeba to prostředí nejenom klubu, ale celé té polské ligy poznat, abych vůbec byl schopný třeba i zodpovědět takovouhle otázku. Że w tej chwili nie odpowie, co można by przenieść jedno, tak jeden do jednego ze Slovana Liberec i ze Slavii Praga, ponieważ jeszcze, generalnie mówiąc, za mało zna Podbeskidzie, za mało zna polską ligę, dlatego też między innymi umówili się taką współpracę na najbliższe pół roku, żeby poznać dokładnie klub, polskie realia i wtedy będzie można dopiero mówić, jakie elementy można by próbować przenosić. Dobrze, a czy już na dziś może pan porównać ligę, rozgrywki polskie z rozgrywkami czeskimi, czym się różnią, ale też sam rynek piłkarski w Polsce i w Czechach. Czy są jakieś znaczne różnice w tym, jak on funkcjonuje? A ja si myslím, że právě tohle są všechno věci, které teď úplně nezodpovědět neumím. To moje povědomí o polském fotbale, o klubu Podbeskidzie není prostě tak velké, abych mohl tohleto seriózně ohodnotit. Bylo by to za mě neseriózní a jak jsem řekl, chovám velký respekt prostě k novému prostředí a byl bych rád, aby ta moje případná spolupráce s Podbeskidzie, která by následovala po tomhle půl roce, dávala smysl a proto chci nejdřív to prostředí, ten klub jako opravdu důkladně poznat. Takže ještě v té chvíli ještě za málo zná tutaj polską ligę i polskie realia, więc teraz gdyby to chciał jednoznacznie oceniać, to byłoby to niepoważne, ale dlatego tym bardziej chcę przez najbliższe pół roku poznać, jak to wszystko tutaj funkcjonuje, żeby może dalej w dalszej perspektywie, w dłuższej perspektywie pomóc klubowi, ale dopiero po tym, jak tutaj wszystko dokładnie pozna i zobaczy, jak to funkcjonuje. Panie prezesie, czy w związku z zatrudnieniem pana Nezmara wyznacza pan też taki kierunek działania klubu? Czy to znaczy, że wyróżniający się zawodnicy z Ligi Czeskiej mogą trafiać do Podbeskidzia? Czy to poszukiwanie talentów będzie odbywało się również w Czechach? Czy po prostu ten kierunek czeski teraz będzie takim wiodącym dla Podbeskidzia? Jan ma doświadczenie nie tylko jako dyrektor sportowy Liberca i Slavii Praga, ale również był świetnym zawodnikiem i on ma zupełnie inne spojrzenie na zawodnika, inne aspekty ocenia, jak już kilka razy rozmawialiśmy, współpracujemy, tak naprawdę pierwszy raz się chyba spotkaliśmy już w październiku, więc kilkanaście rozmów odbyliśmy, teraz rozmawiamy na temat nowych zawodników do Podbeskidzia i to jest zupełnie inne spojrzenie na to, co Jan widzi, a co ja widzę, który jest powiedzmy znawcą futbolu, dużo mniejszym i bardziej kibicem. Natomiast myślę też, że też duże wsparcie tutaj działu naszego sportowego. Natomiast czy to będą zawodnicy z Czech, czy to będą zawodnicy polscy, myślę, że to nie chodzi o to, skąd mają być zawodnicy. Oni narodowość, jesteśmy w Unii, narodowość to jest tutaj drugorzędna. Liczy się, a to akurat chyba najważniejsze to jest przydatność dla Podbeskidzia, a nie czy on jest Czechem, Słowakiem, Chorwatem czy Polakiem. Tak myślę, Jan. Pan Jan przytaknął, więc jest zgodność między panami. Pytanie, które zadałem trenerowi również o transfery. Ile transferów, jakie? Proszę może rozwinąć tą kwestię. Ja powiem o transferach, które już mamy. Tutaj wspomniał trener o Rafale Janickim i Petra Mamić. Dogrywany jest transfer Andrzeja Kadlca z wypożyczenie z Jagiellonii. Ja powiem z kim rozmawialiśmy, bo tam widziałem, że na Twitterze też do mnie są jakieś pytania. Tak, byliśmy zainteresowani kilkoma zawodnikami, o których było głośno na Twitterze czy w mediach społecznościowych.
natomiast tak naprawdę reszta to ja bym chciał, żeby Jan ewentualnie też powiedział, ale to, co trener wspomniał, również jest prawdą. Natomiast myślę, że my musimy pracować i jak będą efekty tej pracy, to na pewno poinformujemy. Pozwolę sobie podrążyć, bo tak by zapewne było, gdybyśmy tutaj siedzieli w gronie dziennikarskim i tego oczekują media. Czy tacy piłkarze, tutaj redaktor Kubielas pyta wprost, czy tacy piłkarze jak Adam Frączak, Maciej Wilusz i Petr Schwarz rzeczywiście znajdują się w kręgu zainteresowania? Petr Schwarz był w kręgu zainteresowania, natomiast nie ma tematu. Natomiast pozostałych dwóch zawodników być może jest temat. Ale to jest tylko i w obrębie rozmów i gdybania na razie. Panie prezesie, jest również pytanie o współpracę z trenerem Kasperczykiem. On podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia w przypadku utrzymania się w Ekstraklasie. Czy został między wami opracowany plan B, na przykład taki, że jeżeli Podbeskidzie spadnie z Ekstraklasy, to trener na stanowisku pozostanie i będzie pracował z drużyną w pierwszej lidze? No. Ja nie jestem osobą, która chciałaby zmieniać trenera co miesiąc, co dwa, czy co trzy, czy co pół roku. Ja jestem za tym, żeby trener mógł stabilnie pracować w danym klubie. Ja już mówiłem, jak zostałem prezesem, to jak zobaczyłem listę trenerów, jakie Podbeskidzie miało, ile ci trenerzy pracowali, a mianowicie pracowali 180 dni, 90 dni, 120 dni, 240. Najwięcej pracował bodajże w tym czasie właśnie Robert Kasperczyk ponad 1000 dni i Leszek Ojrzeński około 500 parę dni. Natomiast tak jak przyszedłem i zapowiedziałem, że oczekuję stabilności współpracy z trenerem, Krzysztof Bredę 911 dni pracował w Podbeskidziu. I również jeżeli drużyna będzie się rozwijała, to jest podstawa, jeżeli drużyna się będzie rozwijała, będzie przynosiła radość kibicom, to nie wydaje mi się, żebyśmy się pożegnali z trenerem Kasperczykiem, dlatego że po prostu zależy od pracy, a nie od tego, czy po prostu ma być długo, czy krótko i czy po prostu mam w planach już zmienianie trenera, czy jeszcze nie. Oczywiście. Panie Janie, wrócimy do Pana z pytaniem o strategię, o Pański pomysł na Podbeskidzie. Redaktor Drewniak z Dziennika Zachodniego mówi, że gdzieś przeczytał w jednym z wywiadów, że w pracy dyrektora sportowego Pańskim zdaniem jednym z najważniejszych elementów jest konsekwentnie realizowana silna strategia. Jaka ta strategia może być w przypadku Podbeskidzia? No tak opět je to otázka, kterou asi budu schopný případně zodpovědět po nějakým čase v létě, pokud ta spolupráce tady bude pokračovat. Každopádně jako potvrzuji to, že vlastně jako ten proces, ta cesta, ten systém té práce je pro mě vlastně jako mnohem důležitější než ten cíl samotný a doufám, že poznám tady tu situaci toho klubu natolik, abych případně třeba v létě mohl i říct, jakou strategii nebo jakou cestou se může Podbeskidzie vydávat a že toho budu třeba součástí. To też tak jak powiedział, że dopiero za pół roku będzie mógł jaśniej określić, jak ma wyglądać strategia, wizja klubu. Zrozumiałem w ten sposób, że teraz, w te bliższe pół roku, nie tyle też oglądanie klubu, ale właśnie opracowywanie tej strategii. Dopiero po pół roku, w latem, będzie można wtedy ją bliżej sprecyzować. Na razie jest czas poznawania się i właśnie opracowywania, poznawania możliwości klubu i tak dalej. Jeszcze jedno pytanie w takim razie do Pana, od Pana Marka Netoliczki. Pan jako były slawista, były gracz Slawii, pewnie nie może doczekać się meczu ze Śląskiem Wrocław, gdzie trenuje były Spartanin Witesław Lawiczka. Tak já jsem shodou okolností byl osobně tady na zápase, kdy vlastně Vítěz Lavička se Slaskem tady přijel, takže já jsem měl možnost s ním mluvit jak před zápasem, tak po zápase a protože to byl můj trenér, který mě vedl v Liberci a je to skvělý člověk, tak vždycky setkání s ním je pro mě velmi příjemné a jsem rád, že jsme se tady už mohli potkat. Už
już przy okazji, Jan był obecny tutaj w Bielsku Białej przy okazji meczu ze Śląskiem Wrocław, wtedy miał okazję też spotkać się z Witeslawem Lawiczką, którego dobrze zna, bo był jego trenerem w Libercu, także każda okazja do spotkania z Witesławem Lawiczkiem jest fajną, ciekawą, ponieważ on jest nie tylko dobrym trenerem, ale i bardzo dobrym człowiekiem. Bardzo panu dziękuję. I ostatnie pytanie, takie może najtrudniejsze, zostawiłem na koniec do prezesa. Jak określa pan obecną sytuację finansową Podbeskidzia? W trzecim kwartale 2020 roku klub odnotował zysk na poziomie 3,3 miliona złotych netto. Jakiej dynamiki spodziewa się pan w kolejnych miesiącach i jak Podbeskidzie jest pod tym względem przygotowane na ewentualne niepowodzenie w walce o utrzymanie? Tak, to prawda. My jesteśmy spółką, która publikuje swoje dane na bieżąco i no, rok również zamkniemy ponad milionowym zyskiem. Natomiast to nie chodzi o to, czy to tutaj jest zysk, czy strata. Tu straty nie powinno być absolutnie. Natomiast jest sytuacja, że gro pieniędzy wpływa z ekstraklasy w pierwszej rundzie. Dlatego też takie, a nie inne wyniki w tej chwili są na papierze. Te pieniądze w dalszych miesiącach będą topnieć i na końcu mam nadzieję, że będzie tam w czerwcu, 30 czerwca niewielki zysk. Jesteśmy na razie klubem, który jest przygotowany na to, że na te ruchy, które w tej chwili poczyniliśmy. Jesteśmy w stanie to wszystko udźwignąć i myślę, że również jesteśmy przygotowani na to, żeby dokonać pewnych ruchów transferowych dodatkowo. Dodatkowo ja kibicom już powiedziałem o trzech zawodnikach, którzy wzmocnili obronę. Teraz mówimy jeszcze o jednym zawodniku, który po prostu chcemy, żeby wzmocnił obronę, jest to stoper. Chcemy najprawdopodobniej kogoś do środka, kreatywną Jan ósemkę, dziesiątkę, która będzie tworzyła nam sytuację, bo Podbeskidzie niestety w rundzie jesiennej było zespołem, który tracił bardzo dużo bramek, ale proszę wziąć też pod uwagę jeden ważny aspekt, a mianowicie to, że my też na końcu bardzo mało bramek strzelaliśmy. Dziś ten mechanizm się zaciął i tak naprawdę skończyliśmy tylko z 13 bramkami, więc ta siła ofensywna też nie jest bogata i tutaj Jan nam zwrócił uwagę, że przykładamy bardzo dużą wagę do obrońców, ale tak naprawdę potrzeba też wzmocnień z przodu, więc takie wzmocnienia również będą realizowane. Natomiast z tymi piłkarzami, którymi zostały wystawieni, zostali na listę transferową, postaramy się rozwiązać kontrakty. Niektórymi już w tej chwili to takie porozumienie zawarliśmy, ale również też chcemy niektórych zawodników, młodych naszych zawodników wypożyczyć. Chcemy wypożyczyć Szymona Mroczko, chcemy wypożyczyć Filipa Laskowskiego, chcemy wypożyczyć Michała Batelta. I to też po prostu tak, żeby oni poziom niżej lub dwa poziomy niżej grali regularnie i za rok wrócili zdecydowanie bardziej do nas z większym bagażem doświadczeń. Także na razie proszę kibiców, żeby się o to nie martwili. My jesteśmy na to w tej chwili przygotowani i na pewno zrobimy wszystko, jako klub, jako ja prezes, żeby po prostu wydać mądrze te pieniądze, ale tak, żeby również było to wzmocnienie i żebyśmy ze wszystkich sił zrobimy wszystko, żebyśmy się utrzymali. Bardzo dziękuję prezesie, dziękuję panie Janie, dziękuję również panu Grzegorzowi Rynkowi, który... Ja specjalne podziękowania chciałbym dać Grzegorzowi, który po prostu tutaj na mnie skontaktował, tak jak powiedziałem, z Janem Nezmarem. Bardzo ci Grzegorz dziękuję. Grzegorz Rudynek z Przeglądu Sportowego, bardzo dziękuję. Już za moment mecz sparingowy Podbeskidzia z Opawą. Niestety nie zobaczą państwo tego spotkania ani na trybunach z wiadomego względu. Mecz nie będzie również transmitowany, to dlatego, że
Taka była prośba po prostu sztabu szkoleniowego, żeby pewne elementy zostały tutaj w drużynie, żeby nie ułatwiać, zresztą tak jak trener wspomniał, żeby nie ułatwiać pracy analitykom drużyn przeciwnych, także Państwa zapraszamy, ale pewnie dopiero na mecze ligowe. Następny mecz w środę pod Beskidzie, mecz kontrolny pod Beskidzie zagra na Słowacji z Żyliną, także również tego meczu nie będziemy transmitować. Ja tylko jeszcze wspomnę, że w związku z tym, że idzie dosyć zła pogoda, nie możemy ryzykować złego przygotowania, nie możemy ryzykować tego, że nasz zespół będzie się przygotowywał w minus 5 czy w minus 10 temperaturze takiej minusowej i na sztucznej trawie. W związku z tym w ostatniej chwili tutaj dopracowaliśmy obóz w Chorwacji na 7 dni. Zespół wyjedzie i 19 zagra z Olimpią Lubliana i 23 stycznia zagra z Lewski Sofia. Tutaj prezes zdradził już trochę więcej szczegółów przygotowań. Bardzo dobrze. Obóz rozpocznie się 16 stycznia i potrwa do 23, czyli na tydzień przed pierwszym meczem ligowym. Pod Beskidzie będzie już w Bielsku-Białej. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim mediom za przesłane pytania i wszystkim, którzy nas oglądali. Proszę kibicować Pod Beskidziu, również w meczach sparingowych.